Z Poznania jedziemy dziś 200 km do Pawła, do miejscowości Dębno. W miejscu odbiorczym mamy dostępne aż dwa nadajniki telewizji naziemnej. Pierwszy, oddalony o 57 km, to nadajnik Zielona Góra. Niestety multiplex 5 nadawany z tego nadajnika nadaje z mocą tylko 30 kW. Drugi nadajnik to Szczecin Kołowo. Jest on oddalony o prawie 70 km od naszego miejsca odbiorczego, lecz moc MUX-u 5 wynosi aż 100 kW. Sprawdzając mapy pokrycia sygnałem nadajnika ze Szczecina dla poszczególnych multiplexów, możemy spodziewać się sygnału na poziomie między 48 a 53 dB. Interesują nas tylko multiplexy od 1 do 5. Multiplex 8, czyli nasze VHF, dziś sobie darujemy. Montować będziemy antenę do odbioru pasma UHF. Nasze miejsce odbiorcze znajduje się dość wysoko. W tej miejscowości dominującymi antenami na dachach są anteny siatkowe. U Pawła zajmiemy się modernizacją starej instalacji satelitarno-telewizyjnej, a oto ta kilkunastoletnia instalacja. Stara antena Triax o średnicy 80 cm oraz dwie nieczynne anteny siatkowe skierowane na nadajnik Szczecin Kołowo. Maszt wykonany jest ze starej rury, połączony grubym aizolem ściśniętym przez elementy opaski kominowej, a gruby element stalowy zakotwiczony jest od strony strychu do drewnianej belki. Wymienimy również okablowanie, które obecnie jest luzem rzucone z dachu, a jego stan jest delikatnie mówiąc bardzo słaby. Kolejna wąskokierunkowa antena skierowana była na Zieloną Górę, lecz jak wspomniał Paweł, odbiór multiplexów do tej pory był, można powiedzieć, taki sobie. Demontujemy stary maszt, który po kilkunastu latach wcale źle nie wyglądał i moglibyśmy go użyć ponownie, lecz niestety wewnątrz pojawiły się już spore oznaki korozji, no i to go dyskwalifikuje do ponownego użycia. Nasz nowy zestaw anten będzie zamontowany na kominie za pomocą obejmy kominowej. Sebastian właśnie rozpoczął jej montaż. Mniej więcej w tamtym kierunku dochodzi do nas sygnał z nadajnika Szczecin Kołowo, oddalonego o niecałe 70 km. Antenę naziemną dobrze znacie, jakiś czas temu brała udział w testach długodystansowych. Pozostałe kominy są w gorszym stanie technicznym i również komin, na którym zamontowana jest Pawła klimatyzacja do montażu opaski, niekoniecznie się nadaje. Wracając do starej anteny satelitarnej, to plastik, z którego wykonany jest uchwyt konwertera, po latach spędzonych na dachu ledwo się trzyma. Jest tam zamontowany konwerter quad, wykorzystane są tylko jego trzy wejścia. Sebastian demontuje czaszę satelitarną, po chwili stare elementy instalacji mamy już schowane na strychu. Ja w tym czasie złożyłem antenę telewesza, która spoczęła na samej górze dwumetrowego masztu. Co do anteny satelitarnej, to wybór padł na koraba o średnicy 90 cm. Jest to wersja z aluminiową czaszą. Waga tej anteny w tej wersji to niecałe 4,3 kg, czyli bardzo podobnie co 80-centymetrowy inwerto w wersji ze stalową czaszą. Wersja koraba 90 cm z czaszą stalową waży 5,5 kg i przy tych wymiarach czaszy oraz jej ciężarze trzeba uważać, na czym się ją montuje. Miałem przypadki powyginanych uchwytów typu L, gdzie wiatr nie przestawił samej czaszy, tylko w miejscu spawu przestawił się uchwyt. Dosłownie się wygiął. Dodatkowo można zauważyć wybrzuszoną stopę uchwytu. Nie dość, że uchwyt się wygiął, to jeszcze opadł, a poziom meru też sobie opadł do 7 dB, to z kolei spowodowało brak odbioru sygnału. Wracając do naszego koraba, wszystkie śruby montażowe zostały wymienione na kwasoodporne. Koszt takich śrub nierdzewnych, gdybyście chcieli sobie coś takiego zrobić, tak zwanego kompletu do anteny koraba 90 cm, kosztują w granicy 15 złociszy. Antena jest już złożona, korab 90 posiada stalowy mont, całość sprawia wrażenie bardzo solidne. Według opinii zaciągniętych z internetu antena jest odporna na podmuchy wiatru, no chyba że ktoś zamontuje ją na kiepskim uchwycie typu L i uchwyt się wam po prostu wygnie. Zabieramy się za ustawienie czaszy, konwerter założyliśmy firmy Opticum, wersja Unicable plus dwa tradycyjne wyjścia legacy. Sebastian również posiada miernik Rover Tab 5 Lite, lecz jego wskazania mocno odbiegają od poprawnych. Prawie 17 dB na czaszy 90 cm nie jest to oczywiście fizycznie możliwe. Zazwyczaj na korabie 90 mer na transponderze 11508, w zależności oczywiście od użytego konwertera, waha się między 15,5 a 15,8 dB. Po wstępnym dostrojeniu wyszło nam 15,5 na moim sprzęcie.
Okazało się, że przyczyną zawyżenia meru przez miernik Sebastiana była wadliwa beczka oraz nieaktualne oprogramowanie. Okazało się, że na zdemontowanym maszcie była zawieszona antena internetowa sąsiada i sąsiad wezwał fachowca. Możemy zrobić sobie zdjęcie? Zaczynamy nasz pomiar pasywnie od najwyższego kanału, w naszym przypadku 48. Multiplex 3, 42 dB siły, mer powyżej 26 i następnie kanał 41, to jest MUX testowy, siła sygnału 44, mer 30. Kanał 37, MUX pierwszy, siła sygnału 44, mer prawie 32. Kanał 34, MUX drugi, siła sygnału 44, mer ponad 32. I ostatni multiplex, to jest multiplex czwarty, kanał 30, siła sygnału 43, mer w okolicy 32. Pytacie o te LTE, te wszystkie filtry, no to sobie zrobimy test. Pasywnie z tej anteny mamy 50 dB przenikania niepożądanych sygnałów. Pasywnie. Antena ma około ileś tam decybeli wzmocnienia. Nie wiem teraz, nie pamiętam teraz ile. Przy 12 V, jeżeli ta antena miałaby wbudowany przez filtr LTE, no to by nam obniżyło, nie? Z tych 55 niżej, albo by poziom został taki sam, jaki jest. A tu nam podciągnęło do 80 paru, nie? Jesteśmy w 5. MUX 4 mamy 72, mer się zamyka. 34, kolejny kanał. No generalnie są wszystkie parametry zajebiste. Każdy jeden. Każdy jeden multiplex jest no bangla, nie? Więc za plecami mamy zieloną górę, ale tam multiplex piąty jest no kiepski, więc w ogóle tam nie ustawiamy, nie? Ta długa kierunkowa antena, którą ściągnęliśmy, ona była właśnie tam zamontowana i ustawiona na zieloną górę, na jeden telewizor. I jakoś to działało, nie? Tak tutaj mówił Paweł. No tu nam się ber zamyka. Wszystko jest petarda. I ostatni kanał, 48. 48, no oczywiście 130 kW, nie? MUX trzeci, nie? Wiadomo, nie? No na maksa zawsze, zawsze i wszędzie, ale ta antena niestety nie ma takiego sprawnego filtra LTE. Albo tu jest tak dużo zakłóceń, albo po prostu ta antena nie ma tego filtra. Nie wiem. Nie wnikam. Zakładamy filterek LTE od XMUXa. No jakiś gratis tym musimy zrobić klientowi, nie? Antenę poustawiane, to teraz przyszedł czas na nowe okablowanie, które dociągniemy istniejącym przepustem od klimatyzacji Pawła do naszego miejsca na poddaszu, gdzie docelowo będzie zamontowana natynkowa szafka. Sebastian wycina stary maszt, ja zamykam przepust dachowy i układam okablowanie do zestawu anten. Przy ujemnych temperaturach lub takich bliskich zeru, zakładanie kompresyjnych końcówek na czarne kable zewnętrzne to nie lada wyzwanie. Można oczywiście użyć zapalniczki żarowej, aby zmiękczyć kabel, ale pytaliście mnie również o inne patenty, jakie można by było zastosować. To proszę bardzo. Mamy tajemniczy kluczyk za 15 zł. Nakręcamy taki klucz na końcówkę i używając odpowiedniej oczywiście siły, jesteśmy w stanie nawet bez podgrzewania kabla nasunąć kompres na kabel. Używanie kluczyka jest bardziej czasochłonne niż podgrzewanie końcówki kabla zapalniczką, natomiast gdy skończy się gaz w zapalniczce, możemy się poratować właśnie takim kluczykiem. Prace dachowe mamy skończone, tradycyjnie należy po sobie posprzątać i teraz przenosimy się w zupełnie bardziej cieplejsze o zaledwie parę stopni miejsce na poddasze. Musimy gdzieś zamontować skrzynkę natękową, w której schowamy pasywny sumator satelitarno-naziemny oraz zasilacz do anteny telewesza. Przedstawiony sposób to jest oczywiście jeden z kilku sposobów na tą instalację. Z anteny naziemnej jeden kabel wchodzi nam do zasilacza 12-woltowego. Dalej z jednego z dwóch wyjść zasilacza doprowadzamy kabel do sumatora pasywnego 5x4, zwanego inaczej multiswitchem pasywnym. Tak wiem, nazwa multiswitch oczywiście kojarzy Wam się z nieco innym widokiem, lecz nasze rozwiązanie w tym momencie ma plusy i minusy, ale o tym będzie za chwilę. Do pozostałych wyjść doprowadzamy trzy kable. Wyjście złote w konwerterze to wyjście unikablowe. Reszta wyjść to tradycyjne wyjście legacy do podłączenia dekoderów nieobsługujących technologii unikablowej. Na niewykorzystane wejście numer 4 w sumatorze zakładamy rezystor. Rezystor obciążeniowy montuje się w niewykorzystanych wyjściach od gałęźników, rozgałęźników, zwrotnic i m.in. multiswitchy, aby dopasowanie układu było prawidłowe. Nie należy zostawiać nieobciążonych wyjść w elementach instalacji, dlatego rezystor w takim przypadku jest niezbędny. Tym sposobem na wyjściu z pasywnego sumatora 5x4 otrzymaliśmy zsumowany sygnał satelitarno-telewizyjny,
w wyjściu numer 1, tam gdzie na wejściu jest podłączone złote wyjście z konwertera, mamy sygnał satelitarny unikablowy. Na wyjściu numer 4, tam gdzie zamontowany jest rezystor, otrzymamy niesumowany sygnał telewizyjno-satelitarny, lecz sam sygnał telewizyjny, bez satelitarnego. Największy plus sumatora to oczywiście brak konieczności jego zasilania. Sporym minusem natomiast jest to, że sumator taki ma bardzo duże tłumienie sygnału w torze telewizyjnym. W naszym przypadku wyszło prawie 9 dB. Aby jeszcze lepiej zrozumieć działanie sumatora pasywnego, odłączamy w wejściu numer 3 sygnał satelitarny. W wyjściu numer 3 znika sygnał satelitarny, lecz pozostaje nadal sygnał telewizyjny. Zsumowany sygnał trzeba czymś rozsumować. Zazwyczaj stosuje się gniazda abonenckie. W przypadku wyjścia numer 4, gdzie mamy sam sygnał telewizyjny, można użyć gniazda TV. Można użyć gniazda typu F lub można nie zakładać w ogóle gniazda, tylko zastosować wtyk na kabel. Tutaj wszystkie chwyty są dozwolone. Dobra, skrzynka zamontowana. I sprawdzimy sobie teraz poziom RTE. Zasilacz jest telewesza, taki jak ma być do tej anteny. To, że telewesz zaleca ten zasilacz do swoich anten, to nie znaczy, że można założyć zamiennie coś innego. Możemy założyć Telmor za niecałe 5 dych lub możemy założyć zasilacz ZBL z dwoma F-kami za 4 dyszki. Dosyć często właśnie tego ZBL-a wykorzystuję w instalacjach, jak oczywiście zaistnieje potrzeba zasilania 12 V anteny lub wzmacniacza masztowego. Nie jestem zwolennikiem tanich chińskich zasilaczy, dość często się przegrzewają. Zdarzają się przypadki, że ktoś wymienia je nawet kilka razy w roku. No dobra, sprawdzamy sobie, moi drodzy, pomiar. Mamy podłączonego zasilacza, tego oryginalnego, który jest do tych anten dedykowany, przeznaczony. Poziomy LTE, na górze mieliśmy 80 dB, na dole mamy 80 dB. No i testujemy tłumiki. Dwa tłumiki. Jeden tłumik to jest FAR48 Telmora, a drugi tłumik to jest XMUXa. Jego projekt, jego wykonanie. Sprawdzimy sobie oba. Żeby nie było przekłamań, mamy Max Holda. Sprawdzimy sobie na spektrum. Mamy nasze bździągły 800 i 900 parę. Tu jest 80 powiedzmy z groszem. Tutaj nam dochodzi do 80 z groszem. No to testujemy pierwszego Telmora, nie? Filtr Telmora, jak widać, nic nie widać. Wszystko wycięte w piździec. Nie mamy to, co mamy, telewizję, a z boku mamy pusto. Teraz jest zamontowany XMUXa. Tak jak widać, nic nie widać. Też wszystko powycinał w cholerę. Nie, telewizja nam została. Sygnałów LTE niepożądanych brak. A w związku z tym, że lubię robić gratisy, no to zostawiamy tutaj filterek w gratisie XMUXa. Testy LTE przed nami. Czy montować filtr na wyjściu z anteny, czy na wejściu do rozdzielacza? Spokojnie, będzie o tym niedługo. Mamy już to wszystko posumowane i na wyjściu z rozdzielacza z Xinga decybel nam kradnie filtr LTE. Z 70 nam się zrobiło 69 i niestety Xing nam żdżar dyszkę, bo mamy na dole na wyjściu 58. Wysokie te multiplexy, tam powiedzmy 48 jest lepszy, nie? Ale w okolicach 6 dych mamy na wyjściu, nie? 6 dych na wyjściu. 62, tu mamy 63. Gwiazdko nam skradnie 4, 55 mamy na gwiazdko finalnym. Także tyle, co chciałem, nie? Przy popularnym i tanim sumatorze DSE tłumienie według producenta wynosi 12 dB. W praktyce sięga nawet powyżej 15 dB. Satelitę, moi drodzy, mamy na wyjściu 86 dB, 15 meru, 15,7 meru. No tyle wychodzi z 90, nie? Po prostu. TVP będzie pewnie z 16, tak? 16,4. TVP 2. HBO 15,5, no takie wysokie parametry dosyć, nie? Na wszystkich, nie?
Z ciekawości, bo pytaliście o pomiary na dekoderach, transponder 11508, czyli TVN-owski, mamy nieco zawyżone, pomiary sięgają w okolicy 16 dB. Pomiar telewizji naziemnej za gniazdkiem z najkrótszym odcinkiem kablowym od rozdzielni, sygnał jest na przyzwoitym poziomie dzięki zastosowaniu gniazdka końcowego o tłumieniu w torze telewizyjnym tylko 1 dB. To jest często pomijany parametr tłumienia gniazd antenowych, a to bardzo istotna informacja. Są gniazda tego samego producenta o tłumieniu 10 dB, a nawet 14 dB w torze telewizyjnym. Trzeba na to zwrócić uwagę. Przewody połączeniowe gniazdo-odbiornik zawsze wykonuje samemu nowe. Miałem przypadek gotowego kupnego kabla telewizji naziemnej, który obniżył drastycznie jakość sygnału, powodując pikselozę na wyświetlaczu miernika, no i co za tym idzie, na wyświetlaczu telewizora. Podłączając w tym samym gniazdku mój sprawdzony kabel testowy, parametry tak zwane jakościowe wróciły z powrotem do normy. Porównując wyniki, zwróćcie uwagę, że poziomy siły sygnału były bardzo podobne na obu kablach. Różnica była tylko w pozostałych parametrach decydujących o jakości sygnału. Telewes DATBOS LR zastał przy okazji w gratisie kanały niemieckie z dwóch nadajników oddalonych o około 40 km. Sygnały te do anteny dochodzą od jej lewego boku. Nie wiedziałem, że Astra naziemna jest. To jest 104 kanały tu mamy. Ale jaja, tej Kika HD. Robi się już późno, a nam pozostało doprowadzenie nowego okablowania do pozostałych pomieszczeń. W ustalony z Pawłem sposób wykonuje przewierty przez strop. Przyszłościowo po planowanym niedługo remoncie kabel ten zostanie ukryty w ścianie. Trochę się tu nie zgadzają, słuchajcie, kąty. Zobaczcie, jak daleko jest od ściany, a gdzie będzie na dole. Natomiast jest na dole, będzie robiony remont, więc jedna dziurka sobie ktoś zaklei, a my zrobiliśmy przy suficie, przy narożniku. Na poddaszu oczywiście wszystkie chwyty są dozwolone. Ja upinam kabelek do belki za pomocą takera i trytytek. Wykorzystałem taki sprawdzony sposób jednego z Was, wyczytany w komentarzu pod jednym z filmów. Pozostałe kable zostały upięte od tyłu do belki i doprowadzone do naszej malutkiej centralki. Dobra, drugi pokój poszedł jurą, tam będzie remont, to sobie to wszystko ktoś tam pogipsuje, porobi. No i trzeba się wpiąć jeszcze do centralki i to wszystko. Koniec roboty. Jest godzina 21.24. Także jeszcze 2 godziny pracy. Nie, 2 godziny pracy, 2 godziny drogi do domu. Trzeba gniazdko zamontować, nie ma gdzie. Tu majster wymyślił, się majster naoglądał. Pierdolisz pan. Wkrętareczka. No, ty kurwa. No. 2 godziny mi tak robili. I jak mi zaowali 2 pustowe, to ja powiedziałam, macie 8 do i wypierdam. Moi drodzy, nastał grudzień, mamy konkursy, będą 4 konkursy na pewno. Pierwszy z konkursów to jest konkurs, moi drodzy, na taki zajebisty, fajny pokrowiec do anten 80. Firma Telmor mi takich pokrowców wysłała aż 4, także będziecie mogli sobie takie pokrowce wygrać. To jest pokrowiec używany, który ja już używam, no kurczę, z jakieś 2-3 miesiące. Powiem Wam, petarda niesamowita, jeżeli chodzi o przewożenie anten, jeżeli chodzi o wspinanie się na dachu. Możemy sobie ten pokrowiec założyć na ramię, mamy do tego takie szelki. Możemy go po prostu, wiecie, położyć na ziemię, przeciągać po prostu sobie to po dachu. Bardzo gruby materiał, bardzo, wiecie, bardzo taki odporny. Więc to jest coś, co po prostu, wydaje mi się, powinniście mieć jako instalatorzy. Bo ten konkurs, moi drodzy, jest przeznaczony dla instalatorów, którzy po prostu będą z tego mogli korzystać, nie?